Funkcjonariusze z Dolnośląskiego Oddziału Służby Celno-Skarbowej zatrzymali na autostradzie A4 ciężarówkę, która jechała ze Szwajcarii. W trakcie kontroli funkcjonariusze ujawnili odpady nielegalne w postaci odzieży używanej i zanieczyszczonych tekstyliów. Odbiorca odpadów nie posiadał zezwolenia na przetwarzanie tych odpadów lub ich utylizację w sposób zgodny z przepisami. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uznał ten przewóz za nielegalne przemieszczanie odpadów. Nielegalnych odpadów było aż 18 ton. Odbiorca towaru, czyli tych odpadów, jest zagrożony karą administracyjną w wysokości od 50 tysięcy złotych do 500 tysięcy złotych. To już drugi przypadek. Krajowa Administracja Skarbowa w kwietniu tego roku zatrzymała również transport na autostradzie A4 w okolicach Jędrzechowic, który tym razem jechał z Niemiec. Łącznie przedstawiciele służby celno-skarbowej zarekwirowali na dolnośląskim odcinku A4 aż 40 ton nielegalnych odpadów.